Poruszymy teraz temat trochę bardziej matematyczny niż fizyczny, ale też bardzo potrzebny nam do dalszego zajmowania się fizyką. Mianowicie pomówimy o iloczynie wektorowym. Otóż na wektorach można wykonywać różne operacje, można je do siebie dodawać, można konkretny dany wektor pomnożyć przez liczbę, można wykonać tak zwany iloczyn skalarny, pomnożyć skalarnie dwa wektory i otrzymać liczbę. A jeszcze jedną operacją, jaką można wykonać, jest wspomniany wyżej iloczyn wektorowy. Tutaj symbolem tego iloczynu jest po prostu taki znaczek, takie x. I teraz tak, oczywiście w fizyce takie dodawanie ma sens w przypadku wektorów tego samego typu, na przykład dwóch wektorów prędkości albo dwóch wektorów siły i tym podobnych. No ale teraz mówimy po prostu o wektorach, które mają po prostu tę samą liczbę, mają tą samą liczbę składowych, więc można je dodać. Jeden wektor można pomnożyć przez liczbę, polega to na pomnożeniu każdej ze składowych przez tą liczbę. No i iloczyn skalarny, czyli mnożymy odpowiadające sobie składowe, następnie wszystko to razem dodajemy. I te trzy operacje w zasadzie można wykonywać w dowolnej liczbie wymiarów. Natomiast iloczyn wektorowy jest tak bardzo związany akurat z fizyką i nie wiem dokładnie, nie znam historii, ale być może właśnie na jej potrzeby wymyślony. I ma on sens właściwie tylko w trzech wymiarach. W zasadzie można zdefiniować w większej liczbie wymiarów coś podobnego do iloczynu wektorowego, ale taki iloczyn wektorowy, o jakim będziemy teraz mówić, ma sens właśnie tylko w tym przypadku, w trzech wymiarach, bo żyjemy w trójwymiarowym świecie. Iloczyn wektorowy w fizyce spotykamy nieraz. Pierwszy w mechanice. Tutaj mamy moment pędu i moment siły. Takie wielkości przychodzą mi do głowy. A oprócz tego w omawianym przez nas w tej chwili magnetyzmie. Tu mamy siłę Lorentza, wyrażoną również przez iloczyn wektorowy. Tutaj przede wszystkim mamy ładunek, ale dalej mamy iloczyn wektorowy prędkości, cząstki i wektora indukcji magnetycznej. To tak dla przypomnienia. I teraz jak taki iloczyn wektorowy jest zdefiniowany? Otóż powiedzmy, że mamy dwa wektory. Niech to będzie wektor A, a to będzie wektor B. I teraz iloczyn wektorowy A pomnożony wektorowo przez B. To być może już widzisz tutaj z tego, co pisałam, z tych przykładów, że to również będzie wektor. Więc tak, jest to długość wektora A razy, to jest po prostu liczba, więc mnożymy zwyczajnie, razy długość wektora B razy, uwaga teraz, sinus kąta między tymi dwoma wektorami. Mamy tutaj kąt i chodzi nam o mniejszy kąt między nimi, bo tutaj mamy ten kąt teta mniejszy, ale tutaj mamy jeszcze dopełniający do kąta pełnego drugi kąt, ale zawsze chodzi nam o ten mniejszy. No to jest, tutaj na razie mamy tylko liczbę, a ma być wektor, to jest tylko długość tego wektora. A jeszcze interesuje nas jego kierunek. Kierunek jest wyrażony przez, no tutaj sobie wyraźmy, przez taki jednostkowy wektor. Tym dziobkiem oznaczamy, tak jak kiedyś w poprzednich filmikach oznaczaliśmy sobie wersory w różnych kierunkach. Dziobek oznacza właśnie, że jest to wektor o długości 1 i pokazuje nam on tylko kierunek. Jaki kierunek? Zaraz sobie powiemy. I teraz zróbmy sobie przykład. Niech powiedzmy, że długość wektora A będzie równa 5, a długość wektora B będzie równa, no nie wiem, jest on troszeczkę dłuższy, więc będzie równa powiedzmy 6. A kąt między nimi niech będzie 30 stopni, czy też w radianach to będzie pi szóstych. O, takie dane sobie weźmy i zaczniemy teraz liczyć ten iloczyn wektorowy. Więc tak, na razie tylko jego długość. Co to będzie? Długość wektora A, czyli 5, razy długość wektora B, czyli 6, razy sinus kąta 30 stopni. Sinus 30 stopni, ile to jest? No tutaj mamy 30 stopni, tu 60. Jest to jedna połówka takiego trójkąta równobocznego. Wobec tego, jeśli tutaj długość boku jest A, to tutaj jest to całe, to też jest A, więc to stąd dotąd to jest jedna druga A. Tak, a sinus to jest, tu jest kąt prosty. Liczymy sinus tego kąta, to będzie przeciwległa do kąta prostokątna podzielona przez przeciw prostokątną, wobec tego to będzie jedna druga. Tak, czyli 5 razy 6 to jest 30, przez 2 to jest 15. Długość naszego wektora, który jest wynikiem tego iloczynu wektorowego, to jest 15 w jakichś tam jednostkach, w jakich, wynikających z tego, w jakich jednostkach mamy te wektory A i B. A wobec tego iloczyn wektorowy to jest właśnie 15 tych jednostek razy ten jednostkowy wersor. A teraz najciekawsza, a może najtrudniejsza, ale myślę, że chyba jednak najciekawsza sprawa, to jest kierunek właśnie tego wektora. Zaraz się okaże, dlaczego potrzebne są trzy wymiary, żeby móc zdefiniować ten iloczyn wektorowy.
No więc tak, okazuje się, że ten wersorek N, teraz już będę odręcznie rysować nasze wektory A i B. Okazuje się, że ten wersor N jest prostopadły zarówno do wektora A, jak i do wektora B. Tak, one leżą powiedzmy w jakiejś płaszczyźnie, w tym wypadku w płaszczyźnie kartki. Tak, nie rysuję trójwymiarowo, rysuję w płaszczyźnie kartki dwa wektory i wówczas ten wersor N może albo wychodzić z kartki tak na sztorc prosto do nas, albo wchodzić w kartkę w głąb, od nas prostopadle w dół. Skąd te oznaczenia? Tutaj oznaczyłam w ten sposób wektor wychodzący z kartki. No jeśli rysujemy na kartce, czy tam ja rysuję na tablecie, ty to widzisz na ekranie, tak? A jeśli wchodzi w głąb, to oznaczamy w ten sposób. Wchodzi tak prostopadle. Skąd te oznaczenia? No one się biorą z jego symbolicznego sposobu przedstawiania wektora jako strzałki. Wręcz strzały, tak? Jeśli leci strzała prosto na nas, do naszego oka, to jest nasze oko, to widzimy jej koniuszek i dlatego przedstawiamy w postaci takiej kropki. A jeśli by uciekała od nas, no to byśmy widzieli tutaj te piórka, mniej więcej tak schematycznie można je tak przedstawić. Stąd te oznaczenia, to są standardowe oznaczenia używane w fizyce w stosunku do takich wektorów, które na sztorc właśnie na takim rysunku dwuwymiarowym wychodzą prostopadle z kartki albo wchodzą prostopadle w nią. I taki właśnie kierunek ma ten wektor N. On, jeśli sobie narysujemy tak trójwymiarowo, powiedzmy tutaj leży płaszczyzna tych dwóch wektorów, to wersor N leży na prostej, prostopadłej do jednego i drugiego wektora. Możemy to sobie zaznaczyć tak, że tutaj mamy kąt prosty między tym a tym oraz tutaj mamy kąt prosty między tym a tym. A teraz jeszcze pytanie. Brzmi, jeśli mamy te dwa wektory, to w którą stronę? Czy ten wektorek jednostkowy będzie pokazywał do nas, czy od nas? O tym mówi nam tak zwana reguła prawej dłoni. I mówi ona tyle, że jeśli weźmiemy, narysujemy sobie prawą dłoń, albo popatrzymy na naszą własną prawą dłoń, to tak, dwa palce, mały i serdeczny, nie są nam potrzebne, więc one sobie tutaj tak zwinięte sobie zostają. Tutaj mamy kciuk, tutaj mamy palec wskazujący, a tutaj mamy palec środkowy, tak, a tutaj te dwa pozostałe palce. No tak, może trochę się brzydko narysowało, ale wiadomo, trzy palce rozczapieżone w taki sposób, że tworzą między sobą kąty proste. Tak, tu kąt prosty i tu między tymi też kąt prosty. Konwencja jest taka, że jeśli mnożymy wektor A razy wektor B, tak, najpierw mamy A, potem mamy B. To, gdy ustawimy palec wskazujący wzdłuż wektora A, tu mamy wektor A, palec środkowy wzdłuż wektora B, to wtedy kciuk pokazuje nam kierunek wektora tego jednostkowego N. Tak? Palec wskazujący jest równoległy, ustawiony równolegle do wektora A, palec środkowy do wektora B, wtedy ten wektor jednostkowy N będzie wskazywany przez kciuk. Na tym właśnie polega reguła prawej dłoni. Być może wygląda to tak trochę dziwnie, ale w następnym filmiku robimy nieco przykładów. Będą to przykłady z fizyki dotyczące tych przypadków z mechaniki, tutaj momentu pędu, momentu siły, a także siły Lorentza z magnetyzmu. I przykłady te pozwolą nam tutaj z tą regułą się oswoić. Jeszcze tak na zakończenie zobaczmy, że w tym naszym przykładzie, który sobie narysowaliśmy wcześniej, ostatecznie, zgodnie z tą regułą, ten wersor N będzie jednak zwrócony do nas. Czyli będzie o tak,